Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Xenonauts 2. A cóż to się nam tu pojawiło? Kwatera główna, czyścicieli. A, bo tu do 100% doszło. To teraz chyba tak, no, zanim się wczytało, znaczy tuż jak się wczytało grę, zanim odpaliłem nagrywanie, to jeszcze chwilę czasu tutaj upłynęło. No i właśnie, kończy aktywność. 450 tysięcy miesięcznie plus 500 natychmiast. A, to daje nam dużo kasy. Tylko podejrzewam, że to jest dość trudna misja, aczkolwiek mnie korci. Chociaż na razie mamy jeszcze tutaj tą placówkę. Te porwanie VIP-a, które też nie było łatwe ostatnio. No i się tak zastanawiam. Myślę, że to na razie chyba nie jest jakby takie pilne. Kwatera główna. Aha, teraz się odpaliło. Rozszyfrowaliśmy... Założyli w starym kompleksie bojowym. Bla, bla, bla. Coś tu nie gra. Nie mamy zielonego pojęcia, co czeka nas w tych bazie. No właśnie. To będziemy czekać sobie tylko. Postęp końca gry 10%. W sumie to tak dość szybko z tym końcem gry idziemy. Chociaż 10% to jest 1/10. Ja muszę przyznać, że teraz to mam straszną zagwozdkę, bo nagrywam trzy gry taktyczne turówki jednocześnie. Baldur's Gate 3, Xenonauts 2 i Jagged Alliance 3. Każda z tych gier jest taktyczną turówką, ale każda ma odmienną trochę mechanikę od siebie i mi się to wszystko zaczyna już teraz mieszać. Tutaj będę szukał pewnie czarów. W tym w Baldur's Gate notorycznie szukam osłony, tak jak w Xenonautsach, przed atakami dystansowymi. Więc... Już nie wspominając, że klawiatura mi się też miesza, bo są inne skróty klawiaturowe. No ale dobra, tak to już jest. Więc kwaterę, wracając tutaj do tego, no na razie mieliśmy z tego, co pamiętam, budowa kwater mieszkalnych i tak dalej, rekrutacja inżynierów, no właśnie, rzeczy dla myśliwców budujemy, rozbudujemy nasze myśliwce tutaj troszeczkę, więc no więc wydaje mi się... To by było fajnie zrobić, ale nie wiem, czy bym tego nie zrobił na przykład między odcinkami, ja wiem. Może sobie poczekamy, żeby nie było dwóch podobnych misji koło siebie. Zobaczymy, co się wydarzy następnego. Ciekawego. Albo i nie. Z drugiej strony też nie powinienem się tak bardzo spieszyć z Xenonautsami. Z tego powodu, że... jeszcze to jest jakby wczesny dostęp. Nie wszystko jest jeszcze ukończone, więc może nie powinienem tak... No i tak dwa odcinki w tygodniu wrzucam. Tak więc jeden to może być troszkę mało, tak, ale z drugiej strony by... No właśnie, jak za szybko pójdziemy ze wszystkim, a pójdzie duży update, no to albo trzeba będzie restartować misję, albo... No albo po prostu pogodzić się z tym, że nie będziemy wszystkiego jakby mieli, nie? No właśnie się tak zastanawiam nad tym, jak tutaj... rozdysponować sobie po prostu siły z tym wszystkim. Mogę tylko powiedzieć, że na razie to tak najbardziej mnie wciągnął Baldur's Gate 3. Na drugim miejscu jest Xenonauts, a na trzecim miejscu Jagged Alliance. Takie są moje typy, aczkolwiek we wszystkie te trzy gry gra się mi bardzo dobrze. No dobra, zakończyliśmy przyspieszony karabin maszynowy, czyli mamy przynajmniej jeden. Teraz robimy działo i tak dalej, no to róbcie. Mamy trochę kasy, więc ja się zastanawiam, czy z rozbudową bazy jeszcze w coś nie zainwestować. Jakiś dodatkowy hangar tutaj, znaczy tam budujemy. Nie wiem, czy będziemy potrzebować więcej tych hangarów, czy nie. Tutaj budujemy kwatery mieszkalne, baterie pocisków, hangar. Może ja bym zostawił na razie tą kasę, bo... nie wiadomo, co jeszcze będziemy potrzebować. Na pewno bym chciał mieć więcej myśliwców. Zresztą pisali coś twórcy, że właśnie pracują na następny update nad tym, żeby no, tą walkę powietrzną troszeczkę dopracować lepiej. Bo na razie to jest taka, no właśnie klika się automatycznie, bo ręcznie to jest tak jak w jedynce. Centrum treningowe. No właśnie, wreszcie mamy tu centrum treningowe, więc dzięki temu będą mogli... A efektywność treningu, jak sobie będą siedzieć, to sobie będą trenować. To powinniśmy byli zrobić na początku, no ale na razie jest jak jest. No korci mnie ta baza, tylko wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy za słabi. Znaczy powinniśmy
Płyty ze stopów metali zostaną rozpoczęte. Dobrze, powinniśmy tak naprawdę poczekać na to. Ładunki wybuchowe z Alenium, czy nie ładunki? Pancerz bojowy strażnik moglibyśmy mieć, to wtedy byłoby może lepiej, więc to jeszcze trochę chyba potrwa. Nie wiem, czy nie powinniśmy też niedługo jakiejś jeszcze jednej bazy zacząć stawiać. Bo jak się skończy, zaraz, 30, 60, to 90. Szkoda, że tu nie ma miesiącami podane. Byłoby prościej się zorientować. Dobra, tu mamy już gościa z tym. Amunicja 1, 99, z tym laserowym jakimś. Któryś Angel był. Więc podejrzewam, że będziemy mieć większe szanse, żeby to coś zestrzelić. Mam nadzieję. Niszczyciel. O, nie wiem, czy myśmy niszczyciela napotykali. Żebyśmy bęcków nie dostali. No. Rozstrzygnij. Broń 01, broń zdrowie. Nawet całkiem nieźle. Wydaje mi się, że to, żeśmy dali ten unikalny laserowy broń, to jednak dało nam troszeczkę przewagę w tym momencie. Crash Destroyer. A może mieliśmy nie mieliśmy chyba jeszcze niszczyciela. Małe na razie były tylko. No to będzie ciekawa misja, wydaje mi się. Może tam ich troszeczkę być, tych obcych. Ale przygotujemy sobie, no właśnie. Ja sobie zrobię jak zwykle tutaj pauzę i cóż, no i będę tutaj przydzielał ludzi, żeby odpowiednią ekipę posłać. Tak więc widzimy się za chwilkę. Dobra, na misję wyrusza Templarysta, Wasabi, Aśka, Bodzio, Paweł, Janko, Polo, Makutazul, Michał i Kapral, Karol. No, co mogłem przydzieliłem tutaj ludziom. Więc gdzie mamy laserowe, to dałem laserowe rzeczy i tak dalej. Okej, no dobra. No to co? No to chyba w drogę. Tam już przydzieliłem tutaj odpowiednio, więc jest ok. Dorzuciłem jeszcze do budowy jedną strzelbę laserową, bo tak trochę nam brakuje dwóch strzelb laserowych. W sumie karabinu snajperskiego też, ale na razie niech będzie tak jak jest. Wyślij drużynę bojową. Wyślij... No, to jest cała ta ekipa, okej, wyślij, lecą. Chyba był jakiś patch też, który zmienił, czy dodał możliwość, no właśnie tego, co ja kiedyś chyba nie miałem możliwości, tak mi się wydaje, że jeżeli wysyłamy ten statek z naszymi desantowy, to możemy go zawrócić w inne miejsce. Chyba zostało to troszkę zmienione w jakimś patchu, który ostatnio był. Bardzo małe fufo. Bardzo małe. Czy ktoś jest w stanie dogonić to bardzo małe UFO? Angel 2. Wyślij. Kurde, nie tak. Naprawdę. Angel 2. Wybierz nowy cel. Ale tego chyba nie poprawili, kurczę. Ja bym chciał kliknąć po prostu na UFO. Wyślij myśliwce przechwytujące. No kurde. Troszkę zawaliłem sprawę. No właśnie tego nie ma. Chyba jeszcze tego nie poprawili. Za wcześnie pochwaliłem. Wracaj do bazy. Więc mam nadzieję, że UFO nam nie ucieknie. Macie co wysłać? Gdzieś skąd? W sumie jednego Angela możemy wysłać. Tego nie. Ten mały może... Myślę, że go złapię. Crash site. A, dobra. Wcześniej za dnia. Nie popatrzyłem sobie, ale chyba za dnia mamy misję. Chociaż ten ostatni nocny terror dało się zrobić. Wszyscy zostali, wyeliminowali i bla bla bla. Dobra, to jest standard.
Okej, okay, no dobra, czyli mamy taki rejon trochę z małą ilością osłon. Tutaj mamy. To na pewno nie jest. To jest nocna misja jednak. Kurka, blaszka. Dobra, ale my mamy doświadczenie w nocnych misjach. Tu jest jakiś taki gastek. Weź go oświetl. Dzień dobry panu. Hehehe, nie trafił mnie. Bardzo dobrze. Się schowaj tam. I zostaw snajperowi sprawę. No fajnie. Ach kurde, to są ci zahipnotyzo... To są ci goście, którzy... A to inaczej wyglądają. No dobra. To trzeba będzie to rozwiązać troszkę inaczej. Ty tu wiele nie zrobisz, generalnie rzecz biorąc, ale zaraz, spróbujmy tak zrobić. Czy ty jesteś w stanie stąd trafić gościa? Nie za bardzo. A skąd byś był w stanie trafić ewentualnie? 0%. Jak nie trafisz, to cię zahipnotyzuje. Ale trafiłeś, więc sprawa załatwiona. Bardzo dobrze, Aśka. Ty już jesteś odhipnotyzowany? Nie. No proszę. Kogo my tu widzimy? To jest co? Nie. Ten jest jeden, a drugi? A drugi się czai tam, na górze. Takiś mądry gościu. Dobra. Dobra, dobra. Okej. To ty może lepiej w takim wypadku leć tu. A, tu tylko tutaj nie bardzo masz... no ale dobra. Zrobimy to tak. Osłonimy was w ten sposób. Natomiast reszta... Ty z tą strzelbą, to wiesz co, skitraj się tu. Flarą walnij tam. I kucnij. Ty teoretycznie masz chyba możliwość strzelania w tego gościa, ale kaktus ci zawraca za głowę. No, przeszkadza. Naprawdę? A, bo poza zasięgiem. A jakbyś z poziomu kaktusa tutaj strzelał? Bo tam nie ma nikogo, więc teoretycznie... A, teoretycznie nie jest tak dobrze. A w tego masz 29% szans. Ty, załatwiłeś go nawet. No proszę. To takie rzeczy to ja lubię. Karabin maszynowy. Bodzio. Ach, myślałem, że go przynajmniej supresję zrobisz. No ale dobra, trochę jesteś odsłonięty, no ale trudno. Odsłonięta. Ło. Dobra, gościu się wystawił całkowicie. O! Tu mi coś strzela. Jednak tutaj było. No widzicie. Jak Job był... Ojej. A, to Tezio... Ojej. Jak Job był tutaj na flance, to wszystko wypatrzył, a Wasabi nie bardzo.
Dobra, czyli tak, na pewno mamy tutaj pewien problem. Bo tu jakiś ziom. Dobra, ty go dokończysz chyba. Okej, wiem, że jeszcze tam jest gość. Tak więc na wszelki wypadek ty idź tu. O nie, nie, stop! Kurde. No miałem kucnąć jeszcze, za daleko poszedłem trochę. Ty się patrz w tamtą stronę. No właśnie, widzisz gościa tam. On jest dość daleko, ale no dobra. Teraz tak, tego ziomala, tam się duża aktywność jakaś działa. Ja, kurczę, wypadałoby jeszcze tu sprawdzić, czy się jakiś gość nie kryje, tylko trochę mi się nie chce tam posyłać ludzi. Tego gościa to wydaje mi się, że możemy ustrzelić. Z pistoletu ładnie. Nie, miałeś, kurczę, kucać. Dobra, ty idź na tą stronę. Na wszelki wypadek sprawdź, czy tu nie ma jakiegoś zioma innego. Dobra, jest czysto. Teoretycznie. Dobrze. Tam mamy pewną niedogodność. Jakie mamy szanse gościa tam trafić? Coś tam mamy. Ale nie wyszło. Czy ty jesteś w stanie tam u gościa strzelać? Zawsze jest szansa na jakąś supresję czy coś. Snajper. Czy ty stąd gościa będziesz widzieć? Będziesz widzieć, ale nie będziesz mieć czasu. Zmiana. Ty zostajesz tak. Ciebie poślijmy tu, może będziesz miał jakiś strzał reakcji. I ty jeszcze zostajesz tutaj, to ty idziesz, kurka, no idź tu. Kucnij i rzuć tam flarę. Zakończ turę. O nie, słyszę jakiś dron. Pięknie. Jednak strzał reakcji zadziałał. Sprawa załatwiona. Dobiegniesz tam? Dobiegniesz. O, to jest ten hipnotyzujący gość. Trochę ci tu brakuje, a stąd? ...66 potrzebujesz. O, teoretycznie masz szansę. Teoretycznie masz szansę stąd zrobić tu jakąś krzywdę gościowi. Dostałeś? Nie. Dobra. Nawet dostał raz.
Naprawdę ci tu tyle zasłania? Brawo. Ach, no i to jest, tego się bałem właśnie. Teraz stoisz na widelcu trochę. To był mój błąd. Ty nie dobiegniesz do niego. Czy ktoś jest w stanie tutaj jakiś strzał oddać? Tak, żeby Karola nie trafić. A nie za bardzo. Ty jeszcze możesz coś zrobić, teoretycznie. Ach, już nie rzucisz granatem. Niech to kaczka kopnie. Tu będziesz miał 19. Nie, nie jesteś w stanie gościa trafić. To po prostu... Skitraj się tu. O kurde. Zmiana planów. Znaczy nie możesz już... Tu możesz zmienić plany. Czy ty jesteś w stanie coś tu rzucić, kurczę? Pomóc temu Karolowi? Chyba nie. Karol jest niestety wystawiony. Ty dobiegniesz do niego? Dobiegniesz, dobra. Okej. Tu jest troszkę na tej flance słabo, ale... O, zostało ci za mało punktów. To wyjdziecie z tej flanki. Nie! Kurde, nie snajper. Ty miałeś tam iść. A, i tam jest fufo. Tam jest fufo. Nawet nie wiedział, co go trafiło. Dobra, rozwal kamienia. O, bardzo dobrze, rozwalił kamienia. Ten będzie tu szedł. Tam ucieka. Tam jeszcze coś wylazło. No dobra. Tu wiem, że jest jakiś dron. Dobra, panie. Może teraz go, że tak powiem, trafisz. Git. Ach, tu jest ten dziad. No to z tym dziadem to będzie trochę... z tym to trzeba dobrze rozegrać sprawę. Jego trzeba z dwóch stron, że tak powiem, atakować, bo on z przodu ma większy pancerz, z tego co pamiętam. Pytanie, czy jak tu staniesz, to będziesz go widział, a on ciebie będzie widział. Może nie. No dobra. No dobra. Wydaje mi się, że musimy podejść tak, żeby właśnie mieć jak największą siłę ognia tutaj. Nie od rzeczy byłoby też tam flarę wrzucić. Karabin maszynowy też by się przydał. Stąd cię nie będzie widział, mam nadzieję. Telewizor tu jest. Was chyba tu wystarczy, tak mi się wydaje. Ty możesz jeszcze podejść. No...
To by było tyle, jeśli chodzi o twoją tarczę. No, fajnie rzuciłeś flarą. Ja mam nadzieję, że cię tam nie zmolestują za bardzo. Dobra, tutaj to będzie pewien, no właśnie, ząg. Bo tu musimy się bardzo sprawnie też przemieścić. Snajper za kaktusa i pilnuj tutaj to miejsce. Tu jeszcze ktoś został. A, ty jeszcze zostałeś. Dobra, mam nadzieję, że nas tu nie rozstrzela gość. Tamten dom sprawdza, co się dzieje. Chodzi w kółko. Co on robi, jak tam z powrotem? Mam nadzieję, że to nie jest tak, że za każdym razem inny tam przychodzi. O, jeszcze jedno. Dobra, ten nic nie zrobił, tylko teraz jak wystawię tylko głowę, to on mi tutaj ją urwie. Niestety. No właśnie, o tym mówiłem, że on mi tą głowę po prostu urwie tutaj. I on tu jest niestety od przodu. Co? Może już nie będzie miał punktów akcji? Będzie miał punkty akcji. Ty jesteś w stanie strzelać gdzieś stąd? Nie. Musisz tu podejść dopiero. Naprawdę tędy musisz iść? No ty tu możesz podejść, ale tu wiele nie zrobisz. Dobra, mam nadzieję, bo na szczęście nie jesteśmy tak bardzo na hita, że tak powiem. Najlepiej by było rzeczywiście być po prostu od tylca go zajść, ale no nie możemy sobie na to pozwolić za bardzo. Więc zakładam, że tutaj się uda gościa ogarnąć jakoś. Natomiast osobną sprawą jest ta kwestia, czy ty widzisz gościa? Widzisz. Jesteś w stanie go strzelić? Dobra, ty sprawdź szybko, co tu się kryje. Tu się na razie nic nie kryje, ale tu jest bardzo duża aktywność, więc na razie to ty siedź tu i się nie wychylaj. Dopóki flanki tam nie ogarniemy. On jest taki bardzo, znaczy reaguje na nas, ale sam nie robi nic z siebie, nie? Boję się do tobą podchodzić gdziekolwiek. Najdalej jesteś ty w sumie. O kurde, mamy pierwszą śmierć.
Kapral, Karol niestety nie przeżył, ale jak to na hita cię załatwił gość? Kurde. Ma trochę tych reakcji, szczerze mówiąc. No tak, ale tutaj to nic nie zrobisz w tym momencie. Chyba, że ty odejdziesz jeszcze gdzieś. Nie, nic nie zrobisz. Tu możesz przejść. Ach. Ciebie zastawiło niestety. No tobą to bym już 16 mógłbym jeszcze strzelić. Kurde. Aha, dobra. Nawet teraz nie przeładujesz, kurczę. No proszę, czyli jednak mamy jedną postać, która padła. No ale ciężko jest tych kurczy tutaj. No dobra. No dobra, jeden gość niestety. Jeszcze zostaje nam tutaj niestety ta szturmna. Na to miejsce. A, ty się tu nie ruszysz, bo zostałeś zestawiony. No dobra. Ostatnia misja Karola. Dobra. Drodzy Państwo. Czas najwyższy. Oświetlić sobie drogę. Mam nadzieję, że tu już nie ma żadnego niemilca. Dobra, ty sobie zostaw na strzał reakcji. Ty idziesz za nim. Rzuć tam flarę gdzieś. A, tam już była. Kurde, tu trzeba było rzucić. Ty za kaktusa. Ty jesteś poharatany, ale możesz iść. No a wy to tutaj musicie czekać, no niestety. Nie wiem, czy ciebie bym za to nie posłał. Snajper. Tu jest jeszcze niewyczyszczone, no ale... O, o, no właśnie, tam jest jeszcze ten ale to jest ten chyba taki lecząco supresujący gość. Więc może tak źle nie będzie. Lecieć tam. Reszta zostaje tam. Tak, raz, dwa, trzy. Wiem.
Wow. No pięknie, kurde. Nawet się nie zdążył pozbierać. Dobra, snajper. W tym okienku będziesz fajnie wyglądał. Ty nic nie możesz zrobić, więc idź. Mam nadzieję, że to nie wybuchnie. Ale możesz iść tu. Ty jesteś dobrze tu umieszczony. Ty idziesz tu. A reszta cóż? Reszta sprawdza, czy tu już jeszcze jakiegoś niemilca nie ma. Chyba nie ma. Dobrze. Okej, ekipa. Ty masz mało punktów życia, na pewno nie będziesz wbijał jako pierwszy. Zapomnij o tym. Ale będziesz z tyłu. Tu zostajecie. Ty wiesz co, rzuć tam flarą. Ty z tym shotgunem. W zasadzie to snajpera albo... Wiesz co, ciebie to ja bym właściwie dał tutaj. Ach, zero punktów, no dobra. Dlatego, że wtedy będę miał takie możliwości tutaj trochę... Jak tam? Przeładujcie, żeby wam nie zabrakło w kluczowym momencie. A, snajpera zapomniałem przeładować. O, coś tam jest. Snajper musi przeładować. Ty jedziesz tu. Niech no tu coś tylko nos wychyli. Ty pilnuj na razie tu z boku, albo wiesz co, podejdź tu i pilnuj tu. Wasabi to ja bym bliżej jednak dał. Ach, kurczę, no i oczywiście stoisz po prostu na widelcu. Myślę, że mamy wystarczającą ilość strzałów reakcji, jak coś wylezie. No dobra. Paweł. Snajper. No rozwalili ci osłonę niestety. Bardzo ładnie. Ta ekipa będzie tu wbijać do środka. Dajcie im tam flarę jeszcze.
ty czekasz tu, ty nic nie zrobisz. Dobra, cyk. Dobra, dobra. Aha, jeszcze o tobie zapomniałem. Dobra, to możesz tu pilnować. Jak coś by wylazło, to... Okej. Najbardziej niebezpieczny moment. Ja bym ciężko zbrojnego tu posłał. Tu nie ma jakiegoś przejścia czy coś? Nie. Na strzały reakcji. Gorzej, że jak coś tu wlezie, to kurde... Jedyna rada, żeby strzały reakcji były... celne. A, zaraz, o tobie zapomniałem. Dobra, ty przełącz się na karabin. Wyjdzie coś? Nie wylazło. Dobra. No to tak. Otwieraj. A, tu jest ten móżdżek nieszczęsny. I tu jest drugi gość. Dobra, czy ty jesteś w stanie móżdżka tutaj uczknąć? Wydaje mi się, że trzeba to zrobić trochę tak. Czy ty widzisz gościa? Teoretycznie widzisz. Więc twoim zadaniem jest tak, supresować gościa. Bardzo ładnie. To nawet wyszło lepiej niż myślałem. Bo teraz ty masz otwartą drogę tutaj. Kurde, przygwoździłeś kolegę, który nie będzie mógł teraz tu strzelić do tego. To żeś schrzanił, kurczę, sprawę trochę. Schrzaniła. Czy my mamy możliwość tu trafienia? I jeszcze się wycofania później? Mamy. Dlatego, że ty musisz poprawić tu sprawę. Przygwoździć gościa i na strzały reakcji trzymać. Snajper. Ty jesteś ranny, to nawet się nie wychylaj, a ty z tym pistoletem na tą stronę. No, myślałem, że kurde oddam... No właśnie. To jest wynik tego błędu. Naprawdę nie możesz strzelać w niego, bo jesteś supresowany. No tak. Jesteś supresowany. Kurczę, boję się, że tu... Wbijaj na YOLO. Ogłuszenie. Ktoś ma jeszcze pałę? Co? No to ty musisz tu wbić i mu kurde z przyłożenia. Czy można by go spróbować teoretycznie? Tu mamy jeszcze taser. Porwać. Ale kurczę, nie będę się bawił z nim. Z
przyłożenia mu, kurde, w ryja. Już. A tu się boję, kurczę, że jeszcze coś na nas wylezie. Tu są drzwi? To są drzwi? Nie, to nie są drzwi. Tego się nie da otworzyć. Chociaż... Ach, nie, musisz i tak przeładować. Snajper. Snajper, ty se stań tu. Coś wylazło, to będziesz, kurde, strzelać. Flara. Ty jesteś ranny, więc na wszelki wypadek tylko tutaj bądź. Dobra, mam nadzieję, że teraz nas nikt nie ustrzeli. No wiedziałem, że tam wylezie gość. Wow! Ło, kurde! Tam jeszcze jakiś gość jest, niestety. Ała! Okej. Taki gnój tutaj jest. Kurczę, ty musisz niestety przeładować. Dobra, otwórz. Snajper, widzisz go? No nie widzisz go. A stąd? Masz spoko strzał. No dobra, jeden zginął tylko nam. Więc nie jest źle, aczkolwiek mogłoby być lepiej. Zawsze mogłoby być lepiej. No nic, będzie trzeba zrekrutować kogoś na to miejsce. Ale nie mieliśmy to tamtego tego drona całego podejść jakoś, żeby od tyłu, bo on się odwraca, z przodu ma duży pancerz, z tyłu nie. I on się odwraca w miejsce, gdzie wypatrzy kogoś. Paliwo. Wow, tu jeszcze mamy coś takiego. Automatycznie rozstrzygnij atak. Dacie radę, mam nadzieję. O Jezu, nie wiadomo. Tak, Karol, niestety śmierć w akcji. Paliwo, zdrowie zero, zniszczyli mi. Te myśliwce, to nie. Zdrowie zero. Zignoruj stocz walkę ręcznie. Spróbujmy... No właśnie, nie jest w pełni wygrywalna. Spróbujmy uciec. Może się uda po prostu uciec. Bo te to są jakieś takie super... A, bo to są dwa myśliwce. No to można sobie sterować w tym momencie. Tu mamy co? Manewr unikowy w lewo, w prawo. Dopalacze i spieprzamy stąd, nie? Sidewinder, sidewinder. A, i ty masz ten accelerated cannon i nawet nie dałeś rady. Prawo! Prawo! Kurde, dopalacze! Jakżeś się tym steruje? Halo? Kurde. Ja bym chciał... A, tak się steruje, kurczę. Uciekaj stąd, uciekaj stąd. Dopalacze. Kurde. No fajnie, jeszcze żeśmy myśliwiec z dodatkowym działem stracili w tym momencie. To nie jest akceptowalne. Kurde, myślałem, że te myśliwce małe się da zniszczyć, no. A one są trudniejsze. Dobra, do bani. Do ba. Ni. To rozegrane. Teraz musimy, kurde, statek powietrzny
Nie mamy nawet na myśliwiecku, czy nie mamy. 350. Jak to empty hangar? A nie, bo może naprawić możemy. Zaraz. Kapitalny remont. 9 dni. Ok, 200 tysięcy. Albo możemy... O właśnie. Spróbujmy 200 tysięcy wydać, żeby go troszkę... To tego nie straciliśmy na szczęście. Super, dobra. Czyli o, jego tam ściągnęli. On się jakby został zestrzelony, ale dał radę. Dobra, no to żadnego innego nie będę wysyłał w tym momencie. Musimy jakby poczekać trochę, ale ponieważ mamy już, ojej, 50 minut, no więc jeszcze, żebym jedną rzecz zrobił. Spróbujmy kogoś zrekrutować może. Zarządzaj, nie, rekrutuj. Lista ofiar. Dwie misje. No właśnie. Crash site. Dwie misje. No to jeszcze nie jest tak, nie był tak bardzo doświadczony, ale ona to był zwykły strzelec, więc potrzebujemy kogoś takiego, no punkty życia nie. Celność. Petrow Sokołow. Tobias. Jednostki. Tu jest dobrze, tylko jest refleks słaby i odwaga słaba. Polak. To będzie może ten. Jak rozpędzałem drugą wojnę światową. No może lepiej tego, chociaż on ma bardzo dużo jednostek czasu, bardzo dużo punktów życia. Siłę taką sobie, jako strzelec będzie dobry. Dobra, bierzemy Polaka. Wakat się otworzył pusty, więc możecie pisać w komentarzach, aczkolwiek nie wiem, czy nie będę troszkę na zapas nagrywał, kurczę. Zobaczymy. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.